Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Trzecia część sagi o Morlowi. Widzę, że ten powrót do Morlowi to był jakiś proroczy tytuł, bo będziemy do niej wracali często. Chociaż już podejrzewam, że nie tak często, ale to też wyjaśnię. Może później, może w piątek. Łatwiej mi się kontaktować z wami w ten sposób, niżli odpowiadać na dziesiątki, tudzież setki pisanych prywatnie wiadomości, bo załatwiam wszystko za jednym zamachem. Przede wszystkim pytacie, taka najważniejsza rzecz, co z naszymi kontami? Ja dzisiaj dostałem dwie informacje, jedną z pewnego źródła, drugą z niepewnego. Ta z pewnego źródła jest taka, że konta, które zostały zawieszone i jeszcze nie są odwieszone, na 99% już odwieszone nie będą. To jest pierwsza informacja, którą dostałem. Druga informacja, która gdzieś tam spływa z kolei ze świata i ona już tak kilka razy mnie się dzisiaj trafiła, więc dlatego też o niej mówię, jest taka, że trzeba czekać do jutra. Jutro mają zapaść wyroki. Nie wiem, która z tych informacji jest prawdziwa. Natomiast dosłownie kilka minut temu, oficjalna, tam chyba z 15.40 informacja, jest parę minut po 16, jest taka, że ktoś chyba napisał do supportu, dostał odpowiedź typowa w stylu, czyli automatyczna, że zawiesiliśmy twoje konto z powodu wykorzystania błędu na Morlowi, nadużywanie, tutaj odsyłają do regulaminu, nadużywanie, wykorzystywanie problemów w grze jest uważane za poważne naruszenie naszych warunków korzystania z usług, patrz zasady, bla bla bla. Podjęte działania dyscyplinarne zostały dokładnie przemyślane w oparciu o wagę naruszeń. Tak tutaj jest napisane. Obecnie zawieszone konta gier są nadal badane. Skontaktujemy się z tobą, gdy tylko będziemy wiedzieć więcej o zaistniałej sytuacji. W międzyczasie ten bilet pozostanie otwarty. Dziękujemy za cierpliwość. To jest takie dokładne tłumaczenie. Czyli tak naprawdę część, podejrzewam, z tych ludzi tam, którzy może wykorzystali ten błąd raz, może dwa, może trzy, nie wiem ile, zostało odwieszonych z minusowymi kontami. W tej chwili pracują nad całą resztą kont, więc ta sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Znaczy jakby w mojej ocenie ona jest przesądzona, ale ja o tym powiem w zupełnie innym, zupełnie innej sytuacji, bo to jakby nie jest ten moment. Więc to jest odpowiedź na pytanie, które mi dosyć często zadajecie, co z waszymi kontami. Oficjalne dane i nieoficjalne. Co dalej? Bardzo często przewija się też u mnie pytanie, a właściwie taka sugestia, a może pozew zbiorowy? Okej, okay. Nie ukrywam, że pod wpływem emocji zaraz po zablokowaniu tych kont taka myśl też mi przyszła do głowy, natomiast ja staram się analizować potem wszystko na chłodno i nie wiem, czy zwróciliście uwagę na regulamin. I to też odpisuję wszystkim, którzy do mnie piszą o pozwie zbiorowym. Natomiast w regulaminie jest napisana jedna ważna rzecz. To znaczy, to konto nie jest waszą własnością. Naszą własnością. I my się wszyscy na to zgadzamy. Zynga, czy też właściciel gry, ktokolwiek to jest, może z tymi kontami zrobić w każdej chwili dokładnie to, na co ma ochotę. On może w ciągu jednej gry, w ciągu jednej minuty skasować wszystkie konta, nikogo pytać o zdanie nie będzie. Pamiętajcie, że próbujecie sugerować pozew zbiorowy przeciwko firmie, która zarabia miliardy dolarów. To nie są miliony, to są miliardy. Oni chyba mają, jak ja sprawdzałem, Zynga wartość 2,5 miliarda? Nie pamiętam w tej chwili, czy to jest kapitał, czy wartość firmy. To jest nieistotne, natomiast dla mnie są to cholernie duże kwoty. Podejrzewam, że dla każdego z nas miliardy dolarów to już są dużymi kwotami. Chwała, jeśli ogląda mnie ktoś, na kim te kwoty nie robią wrażenia. Natomiast zwalczenie z kimś takim nie ma sensu, bo uwierzcie mi, oni zanim napisali taki regulamin, to prześwietlili go z każdej możliwej strony, żeby nie można ich było w jakikolwiek sposób ruszyć. I moim zdaniem ta sprawa jest z góry skazana na porażkę. Oczywiście, jeżeli ktoś się chce w to bawić, ja nie odradzam. Chcecie? Spróbujcie. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić pozew zbiorowy, ma jakiś adwokatów, z którymi to może skonsultować. Ja w ogóle od tego radzę zacząć. Zanim zaczniecie pisać o pozwach zbiorowych, sugeruję najpierw skontaktować się z adwokatem. Jeżeli jakikolwiek adwokat po przeczytaniu tego regulaminu da wam potwierdzenie tego, że jest choć cień szansy na to, że możecie wygrać, spoko, można dalej rozmawiać. Natomiast w mojej opinii nie ma to najmniejszego sensu, bo z góry jesteśmy na przegranej pozycji. Ale tu rodzi się inne pytanie, które mnie oczywiście troszkę śmieszy i pobawimy się trochę logiką. Ktoś mi wczoraj napisał, że robię kurwę z logiki, możliwe, że tak. Ale na logikę, rzecz biorąc, nazywacie nas wszystkich złodziejami. Ale to trochę tak, jakbyście zobaczyli, że mężczyźnie przed wami wypadła stuwa z kieszeni, wy byście z tą stówę podnieśli i ją do tej kieszeni wsadzili. I nazwaliby was złodziejem. Bo dokładnie na logikę tak to wygląda. Skoro konta nie są nasze, to jak mogliśmy coś komuś ukraść? I to też się wiele razy przejawia, wiele razy przebija w moich wiadomościach do mnie od was. No może niewiele, dobra, powiedzmy, że
To napisało około może 5-10 osób, nie więcej. Ale właśnie w ten sposób niektórzy was wydukują, no skoro konto jest Zyngi, no to jak my mogliśmy im coś ugrać? No, wzbogaciliśmy ich konta. I tak naprawdę, jeśli się logicznie na tym dobrze zastanowić, to skoro konto nie jest moje, a ja je wzbogaciłem, to wzbogaciłem właściciela konta, czyli właściciela tego, który mnie zbanował. Czy oni mają rację? Oczywiście, że mają. No powinni zbanować, powinny być jakieś konsekwencje. Oczywiście te konsekwencje najlogiczniej by było, i wiele osób też to pisze, najlogiczniej byłoby cofnąć tym wszystkim graczom, którzy się zabawili, konta sprzed Morlowi. Strata dla nich jest taka, że stracili czas, stracili flagi, które przepalili, nie oddawać flag i tyle. I każdy tak naprawdę dostałby bardzo mocno po dupie mimo wszystko. Ale postanowili zrobić to inaczej. Nie wiem, jak to się na nich odbije, kompletnie nie mam zielonego pojęcia i nawet nie mam ochoty tego analizować, szczerze mówiąc. Dla mnie przygoda z grą jest na tą chwilę zakończona definitywnie, chyba że Zynga odda moje konto. Ze wszystkim. Nie to, że oni coś tam zabiorą, tylko ze wszystkim. A jeżeli nawet oddadzą i mi dadzą choćby 500 minusów, 500 diaksów na minusie, to nie mam zamiaru ani minuty poświęcać tej grze. Zresztą chyba nawet jakby mi oddali konto ze wszystkim, przyznam szczerze, w tej chwili to nie miałbym ochoty poświęcić im 5 minut, ale o tym będzie materiał prawdopodobnie w piątek. Jak cała afera się wyjaśni, to jakby powiem swoje stanowisko i podejmę odpowiednie kroki i powiem też, poinformuję oczywiście was, jakie to będą kroki, bo na tą chwilę oni zachowują się nie w porządku, zachowują się nie fair. Można coś mówić, że ktoś chciał oszukać i teraz my robimy z siebie pokrzywdzonego. Nie robię z siebie pokrzywdzonego, ale plus jest nasz taki, pamiętajcie, że możemy swoje pieniądze wydawać tam, gdzie chcemy. Nie musimy im wydawać Zyndze czy komukolwiek innego. Chcemy wydać tu, to wydamy tu. Chcemy wydać gdzieś indziej, to wydamy gdzieś indziej. Ja na tą chwilę po trzech dniach detoksu jestem mega zadowolony. Rodzina się cieszy, bo mówi, że w końcu cię widzimy. Spędzasz z nami dnie. Więc jest to niewątpliwy plus. Dowiedziałem się właśnie, że córka jest na studiach, że żona ma kochanka oraz, że nie mam syna. A wcześniej nie wiedziałem. To taki żarcik oczywiście. Wiem, że wiele osób ten materiał, który nagrywam, irytuje, natomiast prośba jest taka, jeżeli to was irytuje, to tego po prostu nie oglądajcie, bo ten materiał nie jest przeznaczony dla nas, dla was, on jest głównie przeznaczony dla tych, którzy byli ze mną przez te wiele miesięcy, korzystali z wiedzy i teraz też po prostu chcą wiedzieć, co się dzieje, no bo nie każdy jest w stanie dotrzeć do materiałów, nie każdy jest też anglojęzyczny i potrafi sobie przetłumaczyć te informacje, które tam wpływają. Więc trochę się zabawiliśmy, prawda jest taka, że twórcy gry dalej pracują nad tym, co się dzieje, no i zobaczymy, no, czekamy dalej. Następny film będzie chyba dopiero po tym, bo też piszecie, kiedy będzie następny film, czy nagram dzisiaj jakiś film. Nie chcę nagrywać codziennie, bo to też jest bez sensu, jakby nie czuję takiej potrzeby. Powiem tak. Jeżeli się czegoś istotnego dowiem, to na pewno ten materiał wypuszczę i tak ustalmy. To na pewno wypuszczę materiał i z podsumowaniem tego, co się wydarzyło, i znaczy może nie co się wydarzyło, bo to o tym zostało już wszystko powiedziane. Natomiast jakie są dalej konsekwencje, czyli czy będą konta odblokowane, czy nie, jeżeli będę wiedział, to taką informację przekażę jakby swoje następne kroki, które poczynię, a one będą jakieś, zobaczymy jakie. I tyle w tym temacie, no nie ma co tutaj po prostu robić jakiegoś wideobloga, bo to też się mija z celem. Ja chyba nie czuję takiej potrzeby. Prosicie, żebym nagrywał filmy. Chyba filmów więcej nie będzie. Oczywiście sugerujecie, załóż nowe konto, zacznij od zera, pokaż jak się startuje. No ja straciłem serce dla tej gry, po prostu. Mówiąc w skrócie, nie mam ochoty już w nią grać. Nawet gdyby to, dlatego powiedziałem też na początku, bo w momencie nawet gdyby mi zwrócili konto bez żadnych konsekwencji, w co nie wierzę, ale nawet gdyby tak zrobili, to ja nie wiem, czy ta gra dalej sprawiałaby mi przyjemność. A ja mam taką prostą zasadę w życiu, że i trochę jest to też szczęście moje, że mogę sobie na to pozwolić, że robię tylko to, co sprawia mi przyjemność i co mnie dobrze bawi. Jeżeli coś mnie przestaje bawić i przestaje mi sprawiać przyjemność, no to tego nie robię. To się tyczy wszystkiego. To się tyczy moich hobby, to się tyczy mojej pracy, to się tyczy wszystkiego, czego się w życiu podejmuję. Mam po prostu ten luksus. Ja rozumiem, że wielu z was takiego luksusu nie ma i musi harować w pracach, bo to jest największy dramat dla mnie. Pracować gdzieś, gdzie czego nie robić coś, czego nie lubimy robić. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie lubicie robić, to tego nie róbcie, zmieńcie robotę. Spróbujcie, może akurat się okaże, że będą wam płacili za coś, co wybieracie robić. No. Trzeba podejmować w życiu ryzyko. Takim ryzykiem było skorzystanie z luki w grze, z tej tylnej furtki, o której wspominaliśmy i o której to się wszystko zaczęło. No i cóż tu więcej powiedzieć. Miłego dnia, miłego wieczora, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!